Samolot startuje pod kątem 40 stopni do poziomu. Na jakiej wysokości znajdzie się samolot po przebyciu 5 km? Zastanówmy się, z jakiej funkcji trygonometrycznej możemy tutaj skorzystać. Zaznaczmy sobie kąt prosty. Chcemy obliczyć wysokość. Wysokość w tym trójkącie jest przyprostokątną, leżącą naprzeciw naszego kąta 40 stopni. Natomiast mamy też podaną przeciwprostokątną. Przeciwprostokątna wynosi u nas 5 km. Jaka funkcja trygonometryczna łączy w sobie przyprostokątną leżącą naprzeciw kąta alfa i przeciwprostokątną? Oczywiście jest to sinus. Czyli mamy równanie, że sinus w naszym wypadku 40 stopni jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta alfa, czyli u nas h, do przeciwprostokątnej, czyli u nas do 5 km. Odczytajmy z tablic, jaka jest wartość sinusa 40 stopni. Podajmy tą wartość z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Dostaniemy 0,6428. Więc do naszego równania zamiast sinusa 40 stopni możemy wpisać tą wartość. Dostaniemy 6428 dziesięciotysięcznych, a po prawej stronie zostaje nam h przez 5. Chcemy obliczyć h, więc obustronnie mnożymy przez 5. Dostaniemy 3, 21, 39, to jest nasze h. Jednostką były tutaj kilometry, czyli mamy h, to jest taka wielkość w kilometrach. Zamienimy sobie to na metry, czyli przesuwamy przecinek o 3 miejsca w prawo. I dostajemy wynik w metrach.